Tytuł kursu: Przepisy, elementy prawa cywilnego i prawa pracy. Moduł: Forma i treść czynności prawnych. Temat: Pełnomocnictwo administracyjne. Witam. Co Pana do mnie sprowadza? Czy mogę pomóc rozwiązać jakiś prawny problem? Dzień dobry. Mam problem, ponieważ moja mama jest starszą i schorowaną osobą. Nie jest sama w stanie załatwić różnego rodzaju spraw administracyjnych. Chciałbym ją w tym wyręczyć. Jednak nie wiem, co powinienem zrobić, by móc załatwić w jej imieniu jakąś sprawę. Na przykład w urzędzie gminy. Nie jest to skomplikowana sprawa. Postaram się to panu wytłumaczyć w jak najprostszy sposób. Oczywiście, będzie pan mógł załatwić za mamę sprawy urzędowe, ale potrzebujemy do tego jej pełnomocnictwa. Pełnomocnictwa? Co to takiego? Czy to oznacza, że mama będzie musiała przyjść ze mną tutaj? To duży kłopot w jej stanie zdrowia. Spokojnie, już wszystko tłumaczę. W postępowaniu administracyjnym strona może działać sama, osobiście, bądź przez pełnomocnika. Działanie strony za pośrednictwem pełnomocnika należy do jej praw i może zostać wyłączone jedynie, gdy czynność musi być dokonana wyłącznie przez stronę. Czym więc charakteryzuje się pełnomocnictwo w postępowaniu administracyjnym? Podstawowa zasada mówi, że pełnomocnikiem w sprawie administracyjnej może zostać wyłącznie osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Zdolność do czynności prawnych należy ocenić w świetle przepisów kodeksu cywilnego. Co to oznacza? Zdolność do czynności prawnych to, najogólniej rzecz ujmując, zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań własnym działaniem. Inaczej, zdolność do samodzielnego i czynnego uczestnictwa w obrocie prawnym. Rozumiem, ale jak mam tego dokonać? Czy muszę napisać jakieś pismo? Pełnomocnictwo powinno zostać stworzone na piśmie. Jego treść powinna określać zakres czynności, jakich może dokonać pełnomocnik, czyli w tym wypadku pan. Pełnomocnictwo powstaje na mocy jednostronnej czynności prawnej, to znaczy strona, mocodawca, w tym przypadku pana mama, ustanawia osobę, która będzie za nią dokonywała określonych czynności, na przykład przed sądem. Nie mam pojęcia, jak napisać takie pismo. Proszę zobaczyć. To jest przykład pełnomocnictwa. Dziękuję panu bardzo za pomoc. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.